Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Co pan wyprawia? No wchodzimy się. Czego pan to zrobił? Wstyd powinno być tym, proszę państwa, uczestniczył w aktach satanistycznego kultu. Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun, dokonując napaści na uroczystości religijne, panie pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, jeżeli tak, to z dokonał jakiego punktu? Aktu hańbiącego. Dlatego wnoszę o przerwanie obrad, wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. Na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo Kanuka. Proszę odnieść. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, ponieważ panie tak profesor. Jest przesłanie tych świąt. Bardzo wzywam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, bardzo dziękuję. Proszę zejść z mównicy. Przejmuję prowadzenie obrad. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu uwagę. Chętnie wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską pośle, i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan na pojęcia 175, o istotnym przesłaniu regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Polska jest domem wszystkich wyznań i wszystkich, którzy chcą czuć się tutaj Polakami. Pan poseł Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy najpierw zgasił świece chanukowe i naruszył też nietykalność cielesną jednej z osób, która próbowała jego szaleńcze zapędy powstrzymać. Na sali sejmowej mieliśmy do czynienia z hańbiącym tę salę i polską demokrację zachowaniem. Reakcja prezydium Sejmu i moja w tej sprawie mogła być tylko jedna. Pan poseł Braun został za naruszenie powagi Sejmu wykluczony z obrad Sejmu. Opuścił też budynek Sejmu i mam nadzieję, że nieprędko tu wróci. Wicemarszałek Bosak wstrzymał się w tej sprawie od głosu. Prezydium Sejmu ukarało pana posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaki miało do dyspozycji. Zostanie więc on po wykluczeniu oczywiście z obrad Sejmu, bo to pierwsza i dotkliwa kara, zwłaszcza w tych ważnych momentach, ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres 3 miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres 5 roku. Ten bandyta,
po prostu zakłócił spokojną uroczystość ludzi, naszych przyjaciół wyznania mojżeszowego, którzy przyszli do nas jak do przyjaciół. Od 17 lat czuli się w Sejmie jak we własnym domu. Tymczasem ten bandyta użył gaśnicy, moim zdaniem używając także siły fizycznej wobec kobiety. Zatem to, co powiedział marszałek Hołownia, musi być zastosowane. Wniosek Kancelarii Sejmu o uchylenie immunitetu temu bandycie i każdy poseł, któremu zadrży ręka i nie podniesie swojej ręki za uchyleniem tego immunitetu, będzie należał do bandy Brauna. Zachowanie pana posła Brauna, proszę państwa, pokazuje tylko jedną rzecz. Do jakich ekstremalnych stanowisk i zachowań doprowadziły podziały w polskim społeczeństwie. I pokazują to, ile przed nami jest dobra do zrobienia. To chciałem powiedzieć. Panie marszałku, jeśli Konfederacja nie wyciągnie konsekwencji wobec pana posła Brauna, czy straci swoje miejsce w prezydium Sejmu? Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Uważam, że najpierw powinniśmy zadziałać z chirurgiczną precyzją i zrobić to, co powinno zostać zrobione już dzisiaj. To zostało zrobione. Pan poseł został błyskawicznie wykluczony z obrad, ukarany. Zostanie sporządzony wniosek do prokuratury. Wiemy, że o 18 jest klub Konfederacji. Panowie będą zastanawiać się nad tym, co z panem posłem Braunem zrobić. To jest sytuacja absolutnie bez precedensu, więc bez precedensu będzie też nasza reakcja. Nie ma tolerancji dla antysemickich, ksenofobicznych dewiacji na terenie Sejmu. Dopóki my mamy w nim coś do powiedzenia, jesteśmy tu przedstawicielami bardzo wielu milionów Polaków, myślę tak jak my, oburzonych tym, co się dzisiaj tutaj stało.